Cześć, z tej strony Szyklis z Domowego Survivalu. W dzisiejszym odcinku zaczniemy omawiać listę 100 rzeczy, które rzekomo mają błyskawicznie znikać ze sklepu w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Zapraszam. Oczywiście tylko zaczniemy omawiać tę listę, bo nie chodzi o to, żeby przeczytać 100 punktów z tej listy, tylko do każdego dołożyć trochę komentarza. Więc dziś omówimy pierwsze 10 rzeczy na liście. W ogóle różnego rodzaju list rzeczy, które warto kupić, warto mieć, warto trzymać na sytuacje awaryjne. W internecie jest całe mnóstwo. My też opublikowaliśmy listę rzeczy, które warto mieć pod kątem handlu wymiennego. Znajdziecie ją tutaj. I oczywiście w opisie pod filmem też. Ale kiedy znaleźliśmy tę listę 100 rzeczy, które rzekomo mają szybko znikać ze sklepów, podobno skompilowaną w oparciu o doświadczenia ludzi, którzy przeżyli ostatnie wojny, na przykład w Jugosławii i kryzysy, na przykład w Argentynie, uznaliśmy, że koniecznie musimy się do niej odnieść. Co też właśnie zaczynamy robić? No i zajmie nam to oczywiście trochę czasu, w sensie kilka filmów, ale między nimi będą też normalne materiały, także nie martwcie się, to nie jest tak, że przez kolejne 10 tygodni będziemy omawiać te 100 rzeczy z listy. Nie, link do tej listy oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Aha, nie mam wcale pewności, że te produkty będą znikać z półek dokładnie według takiej kolejności, w jakiej stworzona jest ta lista. Nie wiem, więc trzeba ją przeanalizować w całości. Numer jeden: agregaty prądotwórcze. Kiedy zabraknie prądu, oczywiście nie będzie działać światło, ale nie będzie także najprawdopodobniej wody oraz gazu. Nie będzie działać także łączność i kanalizacja. Więc jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym i masz własną studnię z elektryczną pompą, to zakup agregatu z całą pewnością warto rozważyć. Tak jak w czasie upałów ze sklepów znikają wentylatory i klimatyzatory, tak samo w razie braku prądu znikać z niego będą agregaty. I warto tu zauważyć, że w Polsce kasy fiskalne muszą mieć, to jest ustawowy obowiązek, awaryjne zasilanie. Więc kiedy nie będzie prądu, powinno dać się dokonać zakupów. Gotówką. Może nie we wszystkich, a tylko w najmniejszych sklepach, ale to zupełnie inna rzecz. Oczywiście zakup samego agregatu nie rozwiąże w pełni problemu, bo jeszcze trzeba mieć do niego paliwo. Myślę więc, że paliwo i kanistry na to paliwo również szybko znikną. 2. Sprzęt do uzdatniania wody. To się wydaje chyba oczywiste, że w razie sytuacji awaryjnej mogą być problemy z zaopatrzeniem w wodę. Zwłaszcza jeśli ta sytuacja awaryjna oznacza brak prądu, czyli niedziałanie wodociągów. Możliwość pozyskania i uzdatnienia wody dla przeżycia sytuacji awaryjnej jest kluczowa. Bardzo wiele naturalnych katastrof typu powodzie, trzęsienia ziemi czy huragany zabija ludzi nie tylko bezpośrednio, lecz także przez właśnie brak dostępu do wody pitnej. Przecież w razie powodzi zawartość szamp będzie się mieszać ludziom z zawartością studni i potem z takiej studni nie można korzystać, dopóki się jej nie oczyści i nie zdezynfekuje. Zgodzę się więc, że w razie jakiegoś większego kryzysu ze sklepów zniknie sprzęt do uzdatniania wody, czyli Turystyczne filtry do wody, takie dzbankowe filtry służące do poprawy jakości wody z kranu oraz tabletki i inna chemia do dezynfekcji wody. Te domowe filtry dzbankowe nie nadają się do oczyszczania wody z rzeki, ponieważ nie usuną z niej zanieczyszczeń biologicznych. Taką wodę trzeba będzie zdezynfekować tymi tabletkami do uzdatniania, albo później zagotować. Zresztą samogotowanie również jest świetną metodą unieszkodliwiania zanieczyszczeń biologicznych. Jeśli natomiast o filtry chodzi, to należy kupować takie filtry, które usuwają zanieczyszczenia mechaniczne, biologiczne i chemiczne. Dobry przykład takiego filtru omówiliśmy kiedyś na tym materiale. Numer 3: zapalniczki gazowe i benzynowe. Ogień jako źródło ciepła jest nam potrzebny do ogromnej ilości różnych rzeczy. Do gotowania wody w celu jej dezynfekcji, do przygotowania posiłków, ale także po prostu po to, żebyśmy mogli się ogrzać. A ten ogień najłatwiej rozpala się, no właśnie, zapalniczką. A to jest kanał o nowoczesnym survivalu, w którym pocieranie patyków w celu rozpalania ognia nie jest zalecaną metodą. I każdy z nas ma w domu jakiś garnek, który w ostateczności postawi w ognisko, żeby zagotować wodę czy obiad. Ale to nic nie da, jeśli nie mamy czym tego ogniska rozpalić. Dlatego zapalniczki będą błyskawicznie znikać ze sklepów. Niespecjalnie lubię zapalniczki benzynowe, dlatego że paliwo z nich dosyć szybko wysycha. Lepsze, moim zdaniem, są gazowe. Zwłaszcza fajne są takie o wydłużonej konstrukcji, które stosuje się np. do podpalania gazu w kuchence albo do zapalania przydomowego grilla. Lubię też bardzo zapalniczki żarowe, które dają bardzo fajny i odporny na wiatr płomień. I przynajmniej jedną taką zapalniczkę trzeba mieć w zestawie EDC, który masz zawsze przy sobie, w zestawie samochodowym, w zestawie ewakuacyjnym i przynajmniej kilka sztuk w domu. A do tego oczywiście zapas gazu lub benzyny i zapas krzemieni. Tak, krzesiwa są bardzo fajne, ale na sytuacje awaryjne lepiej jest mieć zapalniczkę i to nie jedną. Punkt czwarty drewno opałowe. O awaryjnych sposobach na ogrzanie mieszkania mówiliśmy już kiedyś w tym materiale. Jednym z lepszych rozwiązań jest prosty kominek, który do działania nie wymaga ani prądu, ani gazu. Ale cóż nam po tym kominku, jeśli nie będziemy mieli do niego paliwa? Nic. Więc rzeczywiście można śmiało zakładać, że paliwo drewno opałowe, w szczególności drewno suche, błyskawicznie zniknie ze składów opału. W naszych polskich warunkach równie szybko zniknie węgiel. Trzeba tylko pamiętać o jednym. Mało kto z nas ma środek transportu, którym jest w stanie przywieźć większą ilość tego opału do domu. Więc w pierwszej kolejności zniknie paliwo workowane, ekogroszek, brykiet i pelet drzewny w workach. To paliwo w workach można przecież przewieźć samochodem osobowym, rowerem albo w ostateczności na taczce czy przynieść na plecach. W przypadku drewna najcenniejsze oczywiście będzie to sezonowane, suche, bo ono pali się najłatwiej i daje najwięcej ciepła. Drewno mokre ma tyle samo energii pod postacią paliwa, ale dużą część jej tracimy przez tę wodę, która ucieka nam z paleniska pod postacią pary Numer 5. Lampy naftowe i paliwo do nich oraz knoty. Moim zdaniem najlepszym źródłem światła na sytuacje awaryjne jest latarka LED z zapasem baterii, ale rozumiem ludzi, którzy lubią lampy naftowe i chcą mieć je w zapasie. Nie bez przyczyny nagraliśmy na ten temat ten materiał. Lampy naftowe dzięki temu, że mają szeroki knot, dają dużo więcej światła niż świece. Dzięki swojej konstrukcji są lepiej odporne na wiatr, a dzięki regulacji długości knota można regulować ilość światła wytwarzaną przez lampę, a także tempo zużywania paliwa. Paliwem zaś może być albo nafta, albo różnego rodzaju oleje do lamp. Dobrze wyregulowana lampa nie będzie prawie w ogóle Wytwarzać sadzy, ale mimo to nie powinno się ich używać w pomieszczeniach zamkniętych. Najdroższe ciśnieniowe lampy, które potrafią kosztować nawet kilkaset złotych za sztukę, będą pewnie znikać ze sklepów w drugiej kolejności, bo są drogie. Oprócz lamp zniknie oczywiście z półek również paliwo do nich oraz knoty na wymianę. Nie wiem, czy inne lampy, na np. lampy gazowe, takie, które się nakręca na kartusz albo na turystyczną butlę gazową, również będą chętnie wykupowane, więc jeśli masz zapas gazu w takiej postaci, może udać się kupić taką lampę. Co więcej, takie lampy po przewróceniu się bardzo szybko gasną, więc są nieco bardziej niż świece odporne na wzniecenie pożaru. Punkt szósty. Namioty. Tego punktu do końca nie rozumiem, co może wynikać z mojej perspektywy. Ja po prostu nie zakładam, że w razie sytuacji awaryjnej będę chciał się ewakuować z domu i przeczekać ją gdzieś w namiocie. Mój plan zakłada, że w razie potrzeby przyniosę się do jakiegoś istniejącego budynku, na przykład domku na działce albo do kogoś z rodziny. Ale rozumiem, że część ludzi może uznać, że lepiej jest przeczekać taką sytuację awaryjną we własnym namiocie, a nie w dużej i zatocznej sali gimnastycznej, o ile lokalne władze będą w stanie ją przygotować. Pod pewnymi względami namiot jest także lepszy od siedzenia we własnym samochodzie. Tylko Wykorzynamy to dopiero początek, bo trzeba też mieć jakiś materac albo karimatę i śpiwór. W ostateczności można wziąć pościel z domu. Duży, dmuchany materac, na nim jedna kołdra, potem ludzie, potem druga kołdra. No chyba pozwolą się dość wygodnie wyspać. W razie czego tych kołdr i koców z domu zawsze można wziąć więcej. Śpiwory są oczywiście lepsze, ale dobre śpiwory kosztują dużo pieniędzy. I mówię to wszystko, będąc ogromnym zwolennikiem namiotów. Wiele nocy przespałem w namiotach i po prostu wiem, z czym to się wiąże. Chociaż z drugiej strony, gdybym musiał uciekać w nieznane, wolałbym uciekać z namiotem, a nie tylko być zmuszonym do spania w samochodzie albo pod gołym niebem. Punkt siódmy. Broń i sprzęt do samoobrony. Cóż nam po tym całym sprzęcie i zapasach, jeśli nie będziemy w stanie ich obronić przed kimś, kto będzie chciał nam je odebrać, prawda? Skoro dziś na przyjazd patrolu policji trzeba czekać dużo dłużej niż trwa napad, można zrozumieć ludzi, że w razie sytuacji awaryjnej będą chcieli mieć czym się obronić. I trzeba też powiedzieć uczciwie, że do sklepów mogą błyskawicznie ruszyć ludzie, którzy tej broni będą chcieli używać w celach ofensywnych, to znaczy do zdobywania zasobów albo po prostu do robienia krzywdy innym ludziom. Dlatego w razie sytuacji awaryjnej ze sklepów błyskawicznie znikać będzie wszelkiego rodzaju broń palna, w szczególności bezpozwoleniowa, czyli czarnoprochowce rozdzielnego ładowania, ale także broni na współczesne naboje scalone, amunicję do broni palnej, naboje w popularnych i brach, ale także proch czarny, pociski do broni czarnoprochowej, nie spłonki, kapiszony, także komponenty do elaboracji amunicji scalonej, czyli pociski, proch bezdymny oraz spłonki. Te pewnie wolniej, bo mało który posiadacz broni składa sam swoją amunicję. Kije bejsbolowe, golfowe, pałki, noże, łuki, proce, amunicja do nich. Kuszę może mniej, dlatego że one wymagają pozwolenia. Gaz pieprzowy i innego rodzaju środki do obezwładniania, np. przykład paralizatory. Na oryginalnej liście nie było replik broni palnej, czyli na przykład replik airsoftowych albo wiatrówek, ale myślę, że w polskich warunkach one również będą błyskawicznie znikać ze sklepów. Lepiej mieć wiatrówkę niż nic. Pokonam muchę chyba? Nie. Punkt ósmy. Ręczne otwieracze do konserw. Ale jak to ręczne? Zapytacie. Ano, za oceanem bardzo popularne są otwieracze elektryczne, czyli takie, gdzie po prostu podkłada się puszkę i ona jest automatycznie otwierana przez ten otwieracz. W Polsce wykorzystywane są one raczej w gastronomii, więc prawie każdy z nas ma w domu jakiś ręczny otwieracz do puszek. Poza tym, coraz większą popularnością cieszą się puszki z zawleczką, które nie wymagają żadnego otwieracza, po prostu otwiera się je ręką. Poza tym, praktycznie każdy z nas, jak oglądacie ten mój film, ma w domu przynajmniej jeden scyzoryk, a te scyzoryki zazwyczaj też mają otwieracze. A jeśli nie macie, to taki otwieracz można bardzo szybko i bardzo tanio kupić. Więc jeśli masz zapas żywności w puszkach na trudne czasy, zadbaj o to też, żebyś miał je czym otworzyć. I to mimo faktu, że w ostateczności można to także zrobić nożem, albo nawet pocierając puszkę o betonową płytę chodnikową. Można, tylko po co? Punkt 9. Cukier oraz inne substancje słodzące. Nasze babcie zawsze starały się mieć w domu duży zapas cukru i także teraz, kiedy dzieje się coś złego, cukier błyskawicznie znika ze sklepów. Ja osobiście zużywam dziennie kilka łyżeczek cukru do napojów, ponieważ nie piekę na przykład ciast, ale też staram się mieć go w domu duży zapas. Mimo faktu, że, Mimo faktu, że w przejrzeniu na jedną osobę mnie w... Mimo faktu, że w przejczeniu na jedną osobę u mnie w rodzinie kilogram cukru wystarcza na grubo ponad miesiąc. Skoro nie robię tego teraz, to w sytuacji awaryjnej też nie zacznę piec ciast, ale cukier jest świetnym konserwantem do żywności. I oczywiście konserwuje się nim nie mięso, tylko owoce w formie różnego rodzaju konfitur, powideł i dżemów, a także soków. Więc mając własne źródło owoców, chcę mieć odpowiedni zapas cukru, żeby te owoce móc przechować na potem. W ostateczności cukier z pomocą drożdy można zamienić w alkohol, który ma mnóstwo różnych przydatnych zastosowań. Nie tylko do celów spożywczych. Oprócz cukru z półek znikną również miód i słodziki. Wolniej, bo są droższe w przeliczeniu na jedną jednostkę słodyczy, którą w sobie zawierają. Punkt 10. Ryż, fasola i pszenica. Te produkty mają szereg zalet, są przede wszystkim w stanie wytrzymać bardzo długo bez warunków chłodniczych. Trzymane w szczelnym pojemniku bez dostępu dla wilgoci, tlenu i szkodników wytrzymają naprawdę wiele, wiele lat. Ryż ma mnóstwo zastosowań. Można go ugotować, zrobić z niego klejk, a także mąkę, a później na przykład makaron. Fasole z kolei można kupić albo w formie suchej, albo w puszkach. Ta w puszkach będzie oczywiście droższa w przeliczeniu na kilogram fasoli, ale za to jest gotowa do spożycia od razu po otwarciu puszki. Nasiona fasoli trzeba ugotować, a często przed gotowaniem także namoczyć. Ziarno pszenicy z kolei jest dużo bardziej długowieczne niż mąka. A co więcej, ziarno można skiełkować, zaś kiełki są świetnym produktem spożywczym na co dzień i tym bardziej na trudne czasy. Tylko, żeby sens miał przechowywanie ziarna, trzeba także mieć. Czym je zmielić na mąkę lub kaszę? Mamy więc za sobą pierwsze 10 ze 100 rzeczy, które rzekomo mają błyskawicznie znikać ze sklepowych półek w razie sytuacji awaryjnej. Kolejny materiał z kolejną dziesiątką już wkrótce. Na koniec chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tego filmu, do wspierania nas na patronacie za pomocą tego odnośnika, bo nasi patronie mają możliwość oglądania naszych filmów dwa dni wcześniej i w dodatku bez reklam, oraz do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.